Można. I jesteśmy koło akwaparku, sławny zakręt. I tutaj na skrzyżowaniu, i następnie, proszę, na skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Trudność jest taka, że trzeba nie zaliczyć krawężnika oraz zmieścić się przed wysepką na środku jezdni, która jest przy przejściu dla pieszych. Jedziemy, jedziemy. I pierwszy przejazd zrobi pan samodzielnie, a później ja omówię, jak to trzeba zrobić. I tu w prawo, widzi pan, jest wysoki krawężnik po prawej stronie oraz wysepkę, której mamy nie zaliczyć. Patrzymy w lewo, nie ma nikogo. I jedzie pan sobie tak według siebie. I najechaliśmy na krawężnik. Teraz trzeba wyjaśnić następnie. Trzeba wyjaśnić, w jaki sposób skręcamy. Czym pan reguluje promień skrętu w samochodzie? Na przykład wypuszczeniem przodu, zwisą do przodu. Jeżeli chodzi o elementy kierowania. Kierownicą. Kierownicą, tak. I czym jeszcze? Bardzo ważny element. Prędkością. Bo jeżeli pan jedzie z małą prędkością, no tak, tak, to przy jednym skręcie zakręci pan po takim. Z większą prędkością po takim. Pojedziemy w prawo tutaj. I teraz pan ten zakręt usiłował pokonywać z jedną prędkością. Musi pan się tak ustawić, żeby widzieć zieloną strzałkę. Pan chciał pokonać z jedną prędkością, a zatrzymał pan się dopiero po zakręcie, jak już było po herbacie. Więc ten zakręt trzeba dojeżdżać. Może pan jechać trochę szybciej, ale w momencie kręcenia musi pan zwolnić. A w tym momencie, gdzie pan zatrzymał się, może pan już przyspieszać, bo powinno być po zakręcie. I teraz pojedziemy na takie zawracanie, którego nie ma na egzaminie, jedziemy, bo jest za trudne, ale to zawracanie pokaże, w jaki sposób prędkość, a inaczej brak prędkości, wpływa na promień skrętu pojazdu.